Witam serdecznie. Dużo bardziej lubimy robić innowacje, dużo mniej o nich mówimy. Szczerze mówiąc, gdyby nie Magda, to pewnie bym się nie zdecydował na to, żeby się tu pojawić. Generalnie grupa Blue Media pochodzi z Sopotu, z miasta, które ma prawdopodobnie największe przedmieścia na świecie. Z jednej strony Gdańsk, z drugiej Gdynie. Dlatego tak nam jest tam dobrze. Ja mam zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w rozwoju tej grupy od 2007 roku. Do tego czasu zdarzyło mi się pracować i w mniejszych, i w większych firmach, i w korporacjach. Ostatecznie trafiłem do Blue, z czego się bardzo cieszę. I postaram się w krótkich, żołnierskich słowach poopowiadać, jak my widzimy innowacje, kim jesteśmy, dlaczego te innowacje nazywamy innowacjami i skąd te innowacje się w przypadku naszej sopockiej grupy biorą. Pierwsza taka ciekawostka, jak słuchałem tego wykładu o startupach, to stwierdziłem, że my byliśmy startupem tylko 16 lat temu i jeszcze wtedy słowo startup w Polsce nie znano. Wtedy się nazywaliśmy też Blue Media, ale mieliśmy spółkę Polskie Technologie Internetowe, więc szukaliśmy swojej tożsamości. Startup po sopocku zaczął się, drodzy Państwo, w pokoju w małej kamienicy na ulicy Królowej Jadwigi. To jest boczna ulica od ulicy Hafnera. Tak się zaczął startup. Ja ten startup oglądałem jeszcze wtedy z drugiej strony. Jak przyjechałem do chłopaków dwóch, którzy w ogóle już nie pojawiają się publicznie i unikają w ogóle fleszy jakichkolwiek. Wszedłem, zobaczyłem dwóch studentów. W środku były dwa biurka, jeden komputer i piec kaflowy, który pamiętam do dzisiaj. I tak się zaczynał startup. Natomiast ten startup od samego początku zwrócił na moją uwagę, bo to był startup, który jako pierwszy chciał kupić usługę, która żadnej korporacji nie zwróciła uwagę. Chodziło o masowy dostęp do SMS-ów po to, żeby można byłoby ich wysyłać jak najwięcej. Trochę o grupie Blue Media, czym się zajmujemy, jakie mamy doświadczenie, jakich mamy klientów, bo warto spojrzeć na to, jak doszliśmy do miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy, przez pryzmat tego, kim dzisiaj jesteśmy. Zajmujemy się innowacjami na rynku usług finansowych i tutaj akurat tego słowa nie będę się bał używać. Zdecydowanie zajmujemy się innowacjami. My staramy się na innowacje patrzeć w ten sposób, żeby to, co się dzieje na rynku usług finansowych, upraszczać. Tak? Czyli wszystko to, co się przy pomocy środków IT da uprościć, to wdrażamy bez zastanowienia. Nasza działalność dzieli się na takie dwie podstawowe grupy. Pierwsza to jest systemy e-commerce i obsługa transakcji finansowych, a druga to są rozwiązania informatyczne, które oferujemy już w takim modelu B2B, najczęściej dla banków albo towarzystw ubezpieczeniowych, do prezentacji i sprzedaży usług finansowych w internecie. Grupa Blue Media. Od 1999 roku funkcjonujemy na rynku IT. W 2011 otrzymaliśmy zgodę Narodowego Banku Polskiego na to, żeby być izbą rozliczeniową. To też jest ciekawostka, wcale tego nie planowaliśmy, no ale musieliśmy tą izbą zostać. Od 2013 roku jesteśmy krajową instytucją płatniczą, trochę takich korporacyjnych podpunktów. Działamy zgodnie z ISO, jesteśmy nadzorowani przez KNF i NBP, bo inaczej nie moglibyśmy robić tego, co tak lubimy robić. No i podlegamy regularnym audytom bezpieczeństwa i GIODO, no bo tak wygląda polski rynek, że przede wszystkim coś trzeba rynkowi udowodnić, a potem można działać. Klienci. 5 milionów klientów każdego miesiąca, taka mała firma, nieznana, 5 milionów klientów każdego miesiąca, 360 milionów transakcji rocznie. Tyle obsługujemy. Natomiast robimy to z radością i po cichu, no i tak chcielibyśmy, żeby to zostało. Nie będę może opowiadał o tych wszystkich usługach, bo one zaraz będą się przewijały w tym,
o czym opowiem za chwilę. Natomiast to są właśnie te owoce naszych innowacji, najczęściej wygenerowane z potrzeby, którą zauważyliśmy na rynku. Jeżeli chodzi o nagrody i wyróżnienia, zdarzały się, zdarzają się do tej pory, natomiast to, z której nagrody jesteśmy najbardziej dumni, to to, że przez 3 lata w Europie Środkowo-Wschodniej byliśmy najlepsi. Wygrywaliśmy Fast 50 i to był taki fajny moment w rozwoju grupy, bo stwierdziliśmy, no skoro jesteśmy najlepsi, no to możemy być najlepsi jeszcze bardziej. No i wzięliśmy się ostro do roboty. Fundamenty naszych innowacji. My patrzymy na to z perspektywy takiej, że jest bardzo dużo drobiazgów, które mają wpływ na całość. I to się przewija w codziennej naszej działalności. Dzisiaj zatrudniamy 150 osób i myślę, że te 150 osób mają podobne podejście i temperament jak pani Ania, która przed chwilą tutaj występowała. Tego wynamagamy od naszych ludzi, żeby się nie bali, żeby byli przebojowi, żeby starali się patrzeć przez pryzmat tego, co się da zrobić. Niezależnie od tego, co nas czeka na końcu, sprawdzamy, ewoluujemy, staramy się robić coś, co będzie przełomowe na rynku i to jest tak naprawdę fajne. Do tej pory to trwa i jesteśmy jeszcze bardziej nakręceni, żeby tą działalność w ten sposób rozszerzać. I teraz ciekawostka. W 1999 roku jednym z pierwszych projektów w grupie Blue Media to był poradnik multimedialny wydany na płycie CD razem z Wirtualną Polską. W 1999 roku, proszę Państwa, 16 lat temu o internecie trzeba było mówić w poradnikach. 16 lat to jest naprawdę niedużo, tak popatrzymy sobie na rozwój organizacji. Tak? Natomiast my wydaliśmy poradnik i stwierdziliśmy, że skoro go wydaliśmy, to go dokładnie przeczytamy. Jak już przeczytaliśmy, no to stwierdziliśmy, że no to tam zostaniemy w tym online, bo tam nawet całkiem fajnie jest. I tak się zaczęła droga, która trwa 16 lat. To, co teraz będę opowiadał, to są tylko naprawdę wybrane rzeczy, które nam się udało zrobić przez ten czas. Natomiast to są rzeczy, na które warto zwracać uwagę, dlatego że w zasadzie każda z nich, tak jak się zaczęła, tak trwa do dzisiaj. U nas gdyby liczba projektów, liczba inicjatyw rośnie z roku na rok, rośnie też kadra. Natomiast każdy z tych projektów jest pielęgnowany i rozwijany, dlatego że jeżeli ktoś myśli, że po dobrym pomyśle wszystko się samo ułoży, to jest w bardzo dużym błędzie. Przez 16 lat każdy z tych tematów był rozwijany i będziemy to robić dalej, dlatego że zmienia się rynek, zmienia się technologia, zmienia się podejście klienta, zmienia się prawo, zmieniają się ludzie, zmieniają się przyzwyczajenia konsumentów, więc tak naprawdę startup jest bardzo istotną rzeczą. To, co tutaj słuchałem, podejrzewam, że gdybyśmy 16 lat mieli takie warunki, o których się dzisiaj próbuje mówić, to pewnie byłoby nam troszkę łatwiej. Natomiast z drugiej strony dzisiaj Blue Media to jest grupa, która należy do 4 prywatnych osób. Nie braliśmy ani złotówki od nikogo na to i powiem Państwu szczerze, że dzięki temu jest dużo, dużo prościej. Od czego się zaczęło? Zaczęło się od takiej trywialnej, ale bardzo istotnej rzeczy. Jak zaczynała grupa Blue Media startować, to muszę od razu mówić, że mnie jeszcze wtedy tam nie było, ale obserwowałem to z podziwem. Pierwsze to, co założyciele stwierdzili, to musimy wejść w rozwiązania online'owe, które będą w modelu win-to-win. My skracamy tą definicję, nie mówimy win-to-win, tylko idziemy do banków, pomóżmy im zarabiać pieniądze. Tak to się de facto zaczęło, czyli stworzyć rozwiązania informatyczne, które nie będą budziły wątpliwości decydentów po stronie korporacji. Tak? Przychodzimy, mówimy, słuchajcie, zrobimy z wami taką i taką rzecz, ona przyniesie takie i takie pieniądze, nie chcemy od was żadnych pieniędzy za development, nie będziemy was kasować za usługi IT, po prostu zarobimy z wami te pieniądze. No i ten model biznesowy się wszystkim spodobał, zaczęliśmy z tym funkcjonować. I pamiętam taką jedną fajną rzecz, do jednej z firm telekomunikacyjnych pojechał mój partner z zarządu z Blue Services, opowiadał o SMS-ach. I na spotkaniu w tej dużej korporacji
spodobał się pomysł, stwierdzili wszyscy, że super, okej, okay, no to teraz będziemy z wami z tą rzeczą działać dalej, więc pytanie do Janusza padło następujące. To na kiedy mogliby państwo przygotować demo? No Janusz tak podrapał się po głowie i mówi, na wtorek. A byliśmy na tym spotkaniu w czwartek. I tak naprawdę tak funkcjonuje Blue Media. I teraz ten model win-win właśnie w ten sposób zdeterminował nasze myślenie. To znaczy, jeżeli coś projektujemy, jeżeli o czymś myślimy, jeżeli coś budujemy, to chcielibyśmy, żeby za miesiąc było na rynku. I to, o czym mówiła znowu pani Ania a propos ewaluacji, dla nas to jest podstawowa rzecz. Bardzo szybko budujemy, wchodzimy na rynek i dopiero wtedy zaczyna się zabawa. Wtedy tak naprawdę pracujemy z rozwiązaniem, bo tak zderza się z rynkiem, zderza się z konsumentem, możemy je poprawiać, dlatego że proszę mi wierzyć, nigdy się tak nie zdarzyło, żeby wszystko funkcjonowało super, wspaniale i cudownie. W 2001 roku SMS biznesowy, fakturowanie online. W 2001 roku. Na początku z tym SMS-em biznesowym było różnie, natomiast to były te czasy, kiedy operatorzy zaczęli udostępniać konta SMS-e, tak to się nazywało, do dystrybucji masowych wiadomości. No i Blue Media stwierdziła, no skoro te masowe wiadomości możemy wysyłać, no to zaczniemy zrobić z nich użytek właśnie na rynku bankowym. I pierwsze SMS-y z saldem rachunków właśnie były wykorzystywane nasze bramki, które do dzisiaj funkcjonują i mają się dobrze. Podobnie, jeżeli chodzi o fakturowanie online. Fakturowanie online to też ciekawy projekt, dlatego że we współpracy z Nordeą uruchomiliśmy taki serwis faktura.pl. Polegało to na tym, żeby młodzi przedsiębiorcy mogli sobie w internecie wystawiać fakturę i tworzyć repozytorium tych faktur. Dodatkowo dołożyliśmy do tego jakiś element płatności i Nordea udostępniała ten system swoim klientom za darmo. Do tej pory funkcjonuje, mimo tego, że nie jest jakąś tam specjalnie rozwijany, natomiast okazał się rzeczą bardzo potrzebnym i okazał się również początkiem jeszcze dla nas dużo ważniejszego projektu, który dzisiaj bardzo mocno się rozwija, o którym powiem za chwilę. 2002 rok, płatność typu Pay by Link, czyli tak naprawdę wysyłaliśmy po integracjach oczywiście z systemami bankowymi link dla maila klienta, który powodował, że otwierała się bankowość elektroniczna z wypełnioną formatką przelewu, tak? Czyli jak gdyby wszystkie płatności zaczęły się stawać dla użytkowników internetu proste. W 2003 roku bankowość mobilna i platforma top-up. Bankowość mobilna była trywialna, dlatego że polegało to mniej więcej na tym, że właśnie po pierwsze była wysyłana informacja na temat salda, a po drugie klient naprawdę w trywialny sposób mógł robić podstawowe czynności. To co dzisiaj mamy w aplikacjach mobilnych to jeszcze wtedy nie było tak możliwe, przede wszystkim dlatego, że telefony, urządzenia końcowe użytkowników były w zupełnie innym systemie operacyjnym, który nie dawał takich możliwości jak dzisiejszy iOS, Windows 8 czy Android. Platforma top-up. Platforma top-up, tutaj trochę więcej poopowiadam, dlatego że ja pracowałem wtedy w Polkomtelu. Pamiętam, jak chodziłem na jakieś spotkania dotyczące podsumowania statystyk sprzedaży. Ja akurat reprezentowałem ten zespół, który się zajmował dużymi klientami kluczowymi i słuchałem zawsze kolegów z rynku indywidualnego na temat sprzedaży prepaida. Prepaida, który się dzieliło na sprzedaż zestawów. Nie wiem, czy państwo pamiętają, były takie ładne, fajne zestawy z kartami SIM, a potem się szło do kiosku i kupowała kartę z drapkę albo na stacji benzynowej. Platforma top-up to zmieniła radykalnie. Zmieniła i dla operatorów, i dla systemu bankowego, dlatego że platforma top-up to było nic innego jak system, który po zintegrowaniu z bankowością elektroniczną i systemami operatorów umożliwiał doładowanie telefonu przelewem poprzez wykonywanie przelewu. Dzisiaj mamy około 90% tego rynku w Polsce. A zaczęło się to właśnie w 2003 roku. Kolejna rzecz, 2006 rok. Otwiera się rynek telekomunikacyjny. No i wariaci z Sopotu stwierdzili i
i poszli do pana prezesa Lachowskiego, że zrobią z nim mBank Mobile. No i pan prezes Lachowski stwierdził, że zrobi z nami ten mBank Mobile. No i zrobiliśmy ten mBank Mobile. Zrobiliśmy go w pełnym outsourcingu, to znaczy wszystkie komponenty systemów informatycznych, które były niezbędne, żeby uruchomić ten projekt, zrobiła Blue Media i zrobiła go bodajże w 4 miesiące. Czyli się da. Inna sprawa, co się potem wydarzyło z projektem mBank Mobile, właśnie w listopadzie zamknięty. Natomiast my mamy taką satysfakcję, że dzięki temu, co się stało wtedy z tym projektem, dzisiaj prawdopodobnie łatwiej jest ludziom, którzy pracują nad Orange Finance i nad T-Mobile Finance. Więc tak gdyby, tutaj też mamy swoją malutką cegiełkę. 2008 rok, to jest to, o czym powiedziałem wcześniej, płatność za fakturę elektroniczną. Wprowadziliśmy ten system jako naturalna konsekwencja rozwoju tego małego projekciku, który się nazywa faktura.pl. Mieliśmy całą, wszystkie komponenty informatyczne. Mogliśmy sobie zrobić kolejne kroki. Ten pierwszy krok to była właśnie płatność za fakturę elektroniczną. Zrobiliśmy to bodajże z TPS-a. Polegało to na tym, że po pierwsze realizowaliśmy płatność drogą elektroniczną, po drugie ta faktura była w wersji elektronicznej. Natomiast dzisiaj mamy 2015 rok. W 2014 ten projekt zaczął się rozwijać, dlatego że to też jest ciekawostka. To był problem ogólnorynkowy, dlatego że nie za bardzo było wiadomo, kto ma za te elektroniczne faktury zapłacić. Czy klient, czy dostawca, czy Blue Media. Nie było dobrego pomysłu na to. Okazało się, że przelew natychmiastowy, który wdrożyliśmy chwilę później tutaj, to było to antidotum. Znaczy okazało się, że jeżeli my powiemy klientowi, drodzy kliencie, drogi kliencie, możesz zapłacić za tą fakturę tu i teraz, a my ci o tym przypomnimy, przez to będziesz mógł nie myśleć o tym, no to klient stwierdził, że ta złotówka to jest dla niego za dużo i do dzisiaj w tym modelu funkcjonujemy z wszystkimi masowymi dostawcami faktur, dlatego że stwierdziliśmy, że to jest usługa premium, która ma szansę się obronić na rynku i się obroniła. Po prostu klient, jeżeli zobaczy, że coś jest dla niego użyteczne, potrzebne, to jest w stanie za to zapłacić. Pożyczki społecznościowe, to było po cichu, ale zrobiliśmy jako pierwsi i chyba do tej pory jako jedyni funkcjonujemy w takiej skali, jak to zaraz pokażę w szczegółach. Natomiast pamiętam, że to znowu był projekt szalony, bo w styczniu była decyzja, że go robimy, a w marcu go uruchomiliśmy. Proszę pamiętać, że to nie był projekt tylko informatyczny, to była cała masa też formalnych spraw do ogrania, więc w 3 miesiące udało się to zrobić. Natomiast dzisiaj to już jest platforma nie tylko do pożyczek społecznościowych, ale coś więcej. 2010 rok, sprzedaż kodów energetycznych do liczników prepaid. Tutaj poszliśmy dokładnie tą samą drogą, co w przypadku doładowań telefonów. W 2011 szybkie przelewy międzybankowe. Tutaj też zmieniliśmy rynek usług płatniczych w Polsce, dlatego że przelew wdrożony przez KIR został wdrożony po naszym SPBC. Natomiast system płatności Blue Cash powstał właśnie dlatego, że nasze rozwiązanie, które zaoferowaliśmy rynkowi, przy skali rozwoju, który zaobserwowaliśmy, potrzebowało profesjonalizacji. Stwierdziliśmy po rozmowach właśnie z ZBP-em i NBP-em i ich sugestiach, że najlepszym rozwiązaniem właśnie jest uzyskanie Krajowej Instytucji Płatniczej. I dzięki temu się udało to uruchomić. Dzisiaj jesteśmy drugą izbą rozliczeniową w Polsce z licencją na działanie w całej Unii Europejskiej, ale na razie działamy tylko w Polsce, na razie. 2014 to jest kolejny taki krok, według nas bardzo przełomowy, dlatego że zajęliśmy się dwoma rzeczami. Pierwsza to jest platforma do sprzedaży produktów bankowych online, tylko nie takich sprzedaży, jaką Państwo obserwują od kilku lat, tylko cały proces, począwszy od prezentacji produktu, poprzez
skorowanie klienta, podpisanie umowy, windykacje należności jest realizowane w pełni elektronicznie. Teraz też troszkę więcej na ten temat powiem. No i nowy serwis transakcyjny BlueMedi, serwis, który tak naprawdę ma zautomatyzować płatność. Zaraz też powiem ciut więcej na ten temat. Owoce, innowacje, inne projekty według przepisu po Sopocku. Tak już tam zostało z tym Sopotem i zostanie na dłużej. Właśnie w zeszłym roku kupiliśmy tam siedzibę, która nas zakotwiczy przy marinie bardzo blisko. Więc jeżeli chodzi o Kokos, to jeszcze jest stara szata, za chwilę będzie nowa. Serwis pożyczek społecznościowych z mechanizmami wsparcia dla inwestorów i pożyczkobiorców. To też jest ciekawy projekt, dlatego że ten projekt startując wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. Tutaj jest dobry przykład na to, jak dialog z użytkownikami, jak dialog z klientami zmienia po pierwsze kształt projektu, po drugie model biznesowy tego projektu. Okazało się, że najważniejszym elementem tego projektu nie jest prowizja, którą użytkownik powinien zapłacić właścicielowi temu serwisu, tylko cały system weryfikacji drugiej strony. Czyli tak naprawdę stworzenie platformy, które inwestorom i pożyczkobiorcom da poczucie bezpieczeństwa w tej transakcji, do której ta platforma służy. No i od niedawna poza złotówkami pożyczkobiorcy, inwestorzy mogą sobie pożyczać waluty. Teraz walutę, taki nośny temat. Frankowicze może będą mieli trochę łatwiej dzięki temu. Jeżeli chodzi o parametry, przez 6 lat na tym serwisie pożyczono 117,6 miliona złotych i to może nie jest aż tak istotne, natomiast jeżeli na sali siedzą osoby z sektora finansowego, to proszę zobaczyć na parametry, które oferuje ten system. 17,8 to jest średni zysk, jaki inwestorzy mają z pożyczania innych klientów, natomiast średnia spłacalność 90%. No, z moich rozmów z zarządami banków wynika, że ten serwis jest lepszy niż rynek pożyczek takich stricte bankowych. Okazuje się, że osoba, inwestor, który wykłada swoje prywatne pieniądze i przeznacza swój czas na to, żeby zweryfikować drugą stronę, jest bardziej dokładna. To po prostu tam nie ma bezdusznej procedury, tylko ta osoba nie dość, że korzysta z naszej platformy, to jeszcze potrafi zweryfikować dodatkowo klienta. No i 144,5 tysiąca aukcji. Jest coś, co się do tej pory udało zrobić. Jako ciekawostkę powiem, że ten projekt w tym roku wejdzie jeszcze na rynek niemiecki i szwajcarski. To tak a propos naszych ambicji international, które w tym roku zamierzamy mocno rozwijać. Kolejny serwis, który mamy nadzieję zmieni trochę też podejście do płatności w Polsce, to jest zagregowana 15-letnia wiedza i doświadczenia grupy w jednym systemie, które pozwoli użytkownikowi w sposób łatwy, prosty i przyjemny realizować płatności, dokonywać przelewów, doładowań i telefonów i liczników, kupić ubezpieczenie. I my tutaj specjalnie, mam nadzieję, że niedługo to pokażemy w telewizji, pokazujemy tego robota, który ma myśleć za klienta. Znaczy to, co na rynku finansowym jest bardzo istotne. Ja mam taką fajną obserwację tego, co się dzieje na rynku płatności mobilnych, gdzie po prostu projekt za projektem wychodzi na rynek. Natomiast jak rozmawiam z osobami z sektora bankowego, które opiekują się Departamentem Kart Kredytowych, to zawsze się wspólnie zastanawiamy, jak takie super innowacyjne rozwiązanie zastąpi coś takiego prostego jak plastik, który przykładamy do terminala i wpisujemy PIN. Jak gdyby to jest coś, co nam za każdym razem przyświeca. Każde rozwiązanie informatyczne musi być prostsze od tego, które funkcjonuje teraz. No i ten serwis taki według nas będzie. Kolejna rzecz, o, to jest ciekawy projekt, no bo jak BlueMedia z PZPN-em, kibicami piłki nożnej. Natomiast ten projekt ma dosyć ciekawą historię, dlatego że w sumie to mogę powiedzieć, to jest moje w sumie trochę widzimisię, 15 lat grałem w piłkę. Jak się dowiedziałem, że PZPN przed Euro 2012 będzie uruchamiał sklep i klub kibica, no to
korzystając ze swoich starych relacji, spróbowałem przekonać, że my to zrobimy najlepiej, tak? Bo potrafimy rozmawiać z klientem internetowym i to jest najlepszy pomysł, żeby połączyć te kompetencje z rynku finansowego i przenieść na rynek środowiska piłkarskiego. My ten przetarg przegraliśmy przed Euro, po czym było bardzo dużo niedobrego PR-u związanego z kartą kibica przed Euro, dlatego że model biznesowy był oczywiście nie taki, jak klient powinien zobaczyć kibic. PZPN też miał słaby PR wtedy, no i wykonanie też, umówmy się, było nie takie, jak należy. Natomiast po zmianie władzy w związku, po bardzo udanym turnieju Euro 2012, bo jednak jako organizator wypadliśmy bardzo dobrze w oczach Federacji Europejskiej, temat wrócił i tym razem był poprowadzony zupełnie inaczej, a mianowicie PZPN miał bardzo duże wsparcie UEFA i osób, które robiły projekty z sektora digital dla angielskiej Premier League, czyli tak naprawdę najbardziej dojrzałego rynku, jeżeli chodzi o komunikację ze środowiskiem piłkarskim na bieżąco. No i my ponownie przystąpiliśmy do tego przetargu i tym razem wygraliśmy go, nie wiem czy w cuglach, ale wydaje mi się, że właśnie dlatego, że pokazaliśmy, że dialog z kibicem piłkarskim też można mocno ucyfrowić i można go zrobić w taki sposób, jak to robią banki. Banki to robią w Polsce, proszę mi wierzyć, mimo całego narzekania, doskonale na tle innych rynków światowych. Co obejmuje ten projekt? Zrealizowaliśmy portal Łączy Nas Piłka, on już jest dostępny w internecie, natomiast portal to jest jedno. Jeżeli Państwo się troszkę interesują piłką, proszę sobie zajrzeć, zobaczyć, jak doskonały content został przygotowany przez redakcję PZPN-u, jak wiele czasu poświęcają temu, żeby dla kibica to, co tam kibic znajdzie, było interesujące. Kolejna rzecz, sklep internetowy. Sklep internetowy, w którym kibic dostaje produkt, który jest dużo bardziej atrakcyjny niż na rynku ogólnym. Karta kibica z swoją funkcją płatności. Ten projekt zrealizowaliśmy z Alior Bankiem. Pełna integracja karty kibica ze stadionami. Już niedługo kupujemy bilet, idziemy z kartą, przykładamy do czytnika na stadionie i wchodzimy na swoje miejsce bez tego całego żmudnego procesu zamawiania biletu. Aplikacja mobilna, system ticketingowy, który bodajże za miesiąc uruchamiamy, na którym kibice będą mogli sobie kupić przez internet bilety z możliwością oglądania swojego miejsca, widoku ze swojego miejsca na stadionie, tak żeby wybrać sobie to, które nam najbardziej odpowiada. No i oczywiście CRM dla działalności PZPN-u. I teraz dlaczego o tym projekcie powiedziałem? Dlatego, że okazuje się, że to jest pierwszy taki projekt w Europie. Dlatego, że po uruchomieniu portalu wszystkie benchmarki, które sobie założyliśmy w PNDL-u, są przekraczane kilka razy. Dlatego, że da się połączyć kompetencje banku i federacji, która tak naprawdę z środowiskiem cyfrowym kompletnie nie ma nic wspólnego. Tylko trzeba ze sobą rozmawiać, trzeba wierzyć w to, co się robi. Dlatego ja będę dalej kibicował PZPN-owi, bo powiem szczerze, że my byliśmy mega zaskoczeni, nadal jesteśmy zaskoczeni, jak oni do tego typu rzeczy podchodzą przy całej historii, jaką za nimi się ciągnie. Kolejna rzecz to jest platforma do sprzedaży produktów online. Znowu, żeby było mega konkretnie, ze Smartbankiem w zeszłym roku uruchomiliśmy tą platformę, to jest pierwsza taka platforma na rynku. Tutaj jest kilka ciekawostek. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, jakieś półtorej roku temu jeden z prezesów jednego z banków powiedział w jednym z wywiadów, że bank wchodzi w big data. Było hasło big data. Środowisko zawrzało. Dziennikarze oburzeni. Teraz będziemy inwigilować rynek. Będziemy badać to, co tam się z tym klientem dzieje. Natomiast ta platforma to jest zupełnie inne spojrzenie. Ja myślę, że pan prezes też zupełnie co innego miał na myśli, a zupełnie inaczej został zrozumiany. To big data to jest właśnie w całej tej platformie ten języczek uwagi, który klientowi może pomóc, a nie zaszkodzić. Jeżeli
popatrzymy sobie na zasady skorowania klienta, czyli oceny jego zdolności kredytowej, to pierwsza podstawowa zasada Departamentu Ryzyka jest taka, że im więcej wiemy o kliencie, tym większą ma szansę na uzyskanie kredytu. Do tego właśnie służy Big Data, czyli żeby klient po pierwsze łatwiej uzyskał produkt, którego oczekuje, a po drugie, żeby uzyskał go szybko. Tak naprawdę cała ta platforma to jest zdigitalizowanie każdego kroku zakupu produktu bankowego, począwszy od zebrania danych, skończywszy na uruchomieniu środków. I tak naprawdę to mogę powiedzieć, że banki jeszcze dzisiaj boją się automatów, które powodują, że scoring zadziała, jest próg i uruchamiamy środki. I cały czas analitycy w tym panelu, który Państwo mają tutaj, robią ten zielone światło na wdanie środków. Natomiast rynek przygotowuje się do tego, żeby właśnie tego typu usługi były dostępne w pełni online. No, to szybko poszło. Natomiast teraz trochę powiem Państwu o tym, jak pracujemy, bo ja myślę, że było trochę komercji, trochę poopowiadaliśmy o tym, poopowiadałem, jak pracujemy, co robimy. Natomiast bardzo dużo rozmawiamy ze sobą i z naszym zespołem o tym, jak robić fajne projekty. Fajne projekty robić się da wtedy, kiedy traktuje się jako startup każdą nową inicjatywę w firmie. My mamy swój własny bank pomoców w grupie. To jest taka internetowa platforma, gdzie każdy pracownik może zgłosić dowolną inicjatywę dotyczącą dowolnej obszaru działalności, począwszy od lepszej herbaty w kuchni, skończywszy na płaceniu za 1 kilometr jednej złotówki. No i takie pomysły kończą się innowacjami. Od zeszłego roku każdy pracownik dojeżdżający do nas, do firmy, dostaje złotówkę za przejechany kilometr. Dlatego, że też chcemy tym ludziom pokazać, co to oznacza innowacje. Że innowacje to nie jest tylko ten nasz core działalności, w której my się na co dzień współpracujemy, ale my musimy myśleć innowacyjnie szerzej. Dlatego nowa siedziba to baterie słoneczne, dlatego odzyskiwanie energii, dlatego właśnie elektroniczna faktura, jednym z motywatorem elektronicznej faktury było eliminacja tych stosów papieru drukowanych do tej pory. No i tak to właśnie funkcjonuje u nas na co dzień, czyli środowisko, w którym się osadziliśmy. Jesteśmy w internecie, to jest, z Magdą bardzo dużo rozmawialiśmy przez lata o tym Blue Ocean. Blue Media to musi być Blue Ocean, tym bardziej, że jeszcze z Sopotu, z Nadzatoki. Ten świat online nam bardzo pasuje, dlatego że on daje nieograniczone możliwości pod warunkiem, że pamiętamy, że te nieograniczone możliwości to jest jeszcze więcej wyzwań, dlatego że internet jest otwarty dla każdego, możemy tam zrobić wszystko, ale dotarcie do użytkowników po drugiej stronie jest dużo trudniejsze niż w świecie rzeczywistym. Dlatego, że nie wiemy, z kim mówimy, musimy wiedzieć, jak z nimi rozmawiać. No ale nam tam pasuje, więc po pierwsze ulokowaliśmy się w miejscu, gdzie nie jest tłoczno. W sumie banalny przepis na sukces i innowacje, ale bardzo istotny. Nie róbmy 15 ołówka, który już ktoś wymyślił. Po prostu poszukajmy takiego startupa i takiego pomysłu, który zmieni świat, który coś komuś da. Kolejna rzecz, ewaluacja i konsekwencja. Każdy jeden projekt codziennie analizujemy, badamy jego wyniki, sprawdzamy, czy użytkownicy się dobrze czują w tym środowisku, czy przejścia w ścieżkach sprzedaży są właściwie ustawione. Testy AB to już automaty robią i sprawdzają, czy formularze w danym kroku są potrzebne, czy nie, czy te informacje, o których oczekujemy od użytkownika, są zasadne, czy nie. Tak naprawdę to jest niezwykle istotne, więc te 16 lat to jest taka sztuka cierpliwości, bo ten pierwszy entuzjazm to jest rok, potem to już jest ciężka praca. W każdym jednym projekcie, więc trzeba pamiętać, trzeba robić resety, trzeba cały czas poprawiać. To dotyczy każdej z naszych usług. Natomiast to, co też się zmieniło przez, szczególnie w ostatnich 2 latach, że doszliśmy do wniosku, żeby właśnie w tym elemencie być najlepszym, nie dobrym, tylko najlepszym,
to musimy zawęzić pole swojego działania do kilku aktywności. Jeszcze niedawno grupa miała 40 czy 50 takich punktów aktywności. Po pierwsze sprzedaliśmy spółkę, która działała bardziej w sieci naziemnej, już jej nie ma. Po drugie ograniczyliśmy wszystkie aktywności do tych, w których czujemy się naprawdę dobrze. I na dzisiaj cała grupa Blue Media, to za chwilę, to ma 9 usług, którymi się zajmują dwie spółki. To po pierwsze. No i wiara. Wiara w to, że się uda. Także wierzymy w to, co wymyśliliśmy, bo gro projektów, które realizowaliśmy, wcale nie było takich oczywistych po pierwszych dwóch miesiącach, że mają szansę się odbić i przynieść jakieś rezultaty i nam, i klientom. Było mnóstwo rzeczy, które się nie udało, na przykład markety bankowe. Byliśmy przekonani, że to zadziała, że będzie to strzał w dziesiątkę, bo przykleiliśmy sklepy internetowe do rachunków rorowskich po to, żeby klienci mogli sobie płacić w sposób łatwy, lekki i przyjemny. Kompletnie to nie zadziałało, bo ileś tam elementów w takim klasycznym marketing miksie nie zostało spełnionych. No ale ta platforma nam się przydała w innym miejscu, więc przesunęliśmy całą tą warstwę technologiczną w inne miejsce i zaczęliśmy robić coś innego. Dlatego ciężka praca to jest recepta na sukces i my bardzo dużo czasu poświęcamy na to, żeby doskonalić to, co robimy na co dzień. I nie jest łatwo, proszę mi wierzyć, ale zajebiście przyjemnie. Zespół, ludzie. Wczoraj właśnie mieliśmy takie spotkanie z zespołem, rozmawialiśmy sobie z nimi o tym, co będziemy robić w tym roku i w kolejnych. No i staraliśmy się im przekazać cele maksymalnie sprecyzowane, jak tylko się da. To jest też jeden z naszych wniosków 15 lat historii. Trzeba ludziom powiedzieć, do czego dąży firma, tak? W jaki sposób chcemy osiągać cele, jaka droga prowadzi do osiągnięcia celów. To jest jak gdyby pierwsza rzecz. Pasja do nowych technologii. To jest pierwsze pytanie, pierwsze parę pytań na w procesie rekrutacyjnym. To jest weryfikacja, czy ktoś, kto chce z nami pracować, posiada pasję do nowych technologii albo pasję w ogóle. Pasja jest czymś zupełnie podstawowym i często mamy takie dziwne uczucie podczas rekrutacji, kiedy moje pierwsze pytanie najczęściej jest: powiedz mi, co cię najbardziej w życiu interesuje. To jest pytanie, które jest trudne, dlatego że nasze ogłoszenia są takie tradycyjne, no to inne nie mogą być, tak? Jakie mamy doświadczenie, gdzie pracowałeś, czego oczekujemy, co oferujemy. Natomiast zawsze się pytamy, co człowieka najbardziej interesuje i patrzymy na tą bardziej warstwę miękką, tak? Czyli jak się zachowa człowiek w zespole, czy jest otwarty na innych ludzi, czy jest skłonny do dzielenia się wiedzą, czy przyjdzie i zostawi serce, czy będzie chciał to robić z uśmiechem na ustach. To jest dla nas niezwykle istotne, dlatego staramy się tym ludziom zapewnić przyjazne środowisko pracy. Pracujemy w tym Sopocie. Zostaliśmy. My tak naprawdę nie widzimy tej plaży. Proszę nam wierzyć, że przyjeżdżają do nas klienci i mówią, jak u was jest super fajnie. No ja wiem, ale ja byłem nad morzem 3 miesiące temu. Tak to wygląda na co dzień. Natomiast faktem jest, że jest coś magicznego w bliskości Zatoki, Mariny. Zresztą Sopot się bardzo zmienił, Trójmiasto się zmieniło na plus. Trochę inaczej się pracuje niż w Warszawie, chociaż ja bardzo często bywam w Warszawie z przyczyn oczywistych. Także to przyjazne środowisko pracy, takie poczucie, że wspólnie zmieniamy świat z ludźmi, jest niezwykle istotne. Ja myślę, że poza tą całą warstwą technologiczną, pomysłów, innowacji, niezwykle ważny jest zespół, dlatego że tych osób, które tworzyły grupę, jest kilka. Natomiast tych, którzy realizują projekty, to jest 150 i oni muszą być wszyscy zaangażowani. Jeżeli będą wszyscy zaangażowani, to my wierzymy w ten sukces, który się materializuje każdego roku i widzimy po wynikach finansowych, o których mniej mówimy. To jest bardziej miernik tego, czy nam się udało, a nie czy jest dobrze, czy źle i ile tych pieniędzy de facto grupa zarobiła. Dlatego
ten trzeci element jest dla nas najistotniejszy, tak? Zespół i ludzie z otwartymi głowami. I mamy nadzieję, że tak będzie dalej. Tak naprawdę to jest wszystko, co miałem do powiedzenia. Ja mogę tylko zaprosić do naszych usług. Bardzo rzadko widać Blue Media, najczęściej w regulaminach usług bankowych bądź ubezpieczeniowych, ale proszę mi wierzyć, dajemy radę. Wszystko działa mówię, oby tak dalej. Cieszę się, że mogłem chwilę poopowiadać, bo duża przyjemność była dla mnie.